Dzień z Republiką, witam Państwa ponownie po przerwie i witam kolejnego z gości, Robert Zawadzki, dziennikarz telewizji Trwam, ekonomista, znany już Państwu z okazji omawiania Encyklopedii Antykultury. Witam serdecznie. Szczęść Boże, dzień dobry. Rozmawiamy o kolejnej książce, którą zasygnalizowaliśmy już przy okazji omawiania Encyklopedii Antykultury. Książka pańskiego autorstwa nosi tytuł Odnawialne źródła władzy. Jest to parafraza hasła bardzo ostatnio popularnego w ostatnich latach, czyli odnawialne źródła energii. W grafice użytej na okładce znajduje się żarówka, tylko że w środku żarówki mamy granat, to jakaś F1 chyba jest coś takiego. Czy rzeczywiście kwestie energetyczne są tak naprawdę jakiegoś rodzaju parawanem dla twardej walki o władzę? No, myślę, że Energiewende, czyli tak zwana niemiecka transformacja energetyczna, jest tego świetnym przykładem. Tak jak pan redaktor powiedział o tytule, odnawialne źródła władzy, czyli to jest parafraza odnawialnych źródeł energii. Też na wstępie chciałbym panu redaktorowi i szanownym widzom powiedzieć, że nie jestem jakiś tutaj, żeby mi nie odbierać jakiegoś przeciwnika ekologii, tak? Że jestem jakimś wrogiem, ale jestem zwolennikiem ekologii naukowej, ale jestem przeciwnikiem ekologii ideologicznej. I czym się różnią? Od razu wyjaśnijmy na początku. To może przedstawię tak szybko, syntetycznie. No, takim różnicą główną takiej ekologii ideologicznej to jest to, co reprezentuje pani Greta Thunberg, a ekologia właśnie taka naukowa, to co reprezentował świętej pamięci profesor Jan Szyszko, tak? No i myślę, że naszą polską racją stanu jest jednak być przy tej naukowej kwestii. Jest kilka takich dogmatów, które funkcjonują po stronie tej ideologicznej ekologii i stojących za tym dość potężnych sił, zarówno ekonomicznych, jak i politycznych. To są dogmaty w rodzaju planeta ginie, tak? Zmierzamy do jakiejś bliżej nieokreślonej katastrofy. To może być ocieplenie klimatu, gwałtowne wymieranie gatunków. Ludzi jest na świecie za dużo. Tak, to jest drugie hasło. Co ciekawe, ono się pojawia już w pismach starożytnych filozofów po raz pierwszy, a ludzi było wtedy o kilka rzędów mniej niż obecnie. Człowiek jest wybrykiem natury. Tak? Taka mizantropia też pojawia się czasem w tych wypowiedziach ekologów ideologicznych. Tak? Rzekomo świat przyrody żyje w sposób zharmonizowany. Człowiek jest czymś w rodzaju nowotworu na tej tkance Gai, matki Ziemi. W jaki sposób można się przeciwstawiać tym hasłom, tym punktom i czy w ogóle warto? Oczywiście, że warto, ale po to między innymi napisałem tę książkę, bo kluczem do przeciwstawiania się tego typu ideologii, to jest bardzo niebezpieczna, jest nauka i działanie. Wiedza plus działanie. I na przykład dzisiaj muszę też pochwalić, że tutaj na konferencji pan minister Zbigniew Ziobro pokazał, że aż 500 000 podpisów w obronie polskich lasów udało się zebrać. I też gratuluję i dziękuję wszystkim, którzy się w to zaangażowali, bo poza wiedzą i alarmowaniem też musi być działanie. Tutaj przypomnijmy może naszym widzom, o co chodzi z tą obroną polskich lasów. Bo to nie jest coś takiego, że ktoś chce przyjechać i nam lasy wyciąć. Tylko chce mieć kontrolę nad zasobą aż 1/3 powierzchni naszego państwa. Żeby przeszły polskie lasy pod kontrolę władz unijnych. Dokładnie tak. Eurokratów. I między innymi w książce tutaj zachęcam osoby zainteresowane tutaj czytaniem, żeby tutaj ten temat zgłębiły, ponieważ jest to na pewno w książce. Jest to jeden z przykładów i też bardzo mi się podoba to, co robi w świętej pamięci profesor Jan Szyszko, ponieważ nie ukrywam, że też jestem jego jednym z uczniów i też bardzo często jeździłem do Tuczna, do jego ośrodka badawczego, w którym właśnie on pokazywał, na czym polega taka prawdziwa ekologia oparta na właśnie nauce.
No i jak profesor Szyszko był traktowany właśnie przez tych ideologów? Bardzo często no, kontrowersyjnie ścinano na jego posesji drzewa, siekierą zabito mu psa, też podrzucano zakrwawioną siekierę. No, to są skrajne przypadki, co ten człowiek musiał przeżyć. I teraz, czy profesor Szyszko nie miał racji, to co się stało z Puszczą? Jak robiono po prostu no, osobę kontrowersyjną z profesora? A profesor wcale nie był jakąś... Był najlepszym znawcą w Europie od tej odmiany chrząszczy, z której wywodzą się korniki drukarze, co nawet przyznał jego polityczny oponent, ale także Stefan profesor tak, etymologii, tak. Entomologii, czyli profesor Stefan Niesiołowski, że nikt tak na drukarzach, na kornikach drukarzach w Europie jak profesor Szyszko się nie znał. I może nawet bardziej uderzały mnie te przykłady, nie tyle właśnie wrzucania zakrwawionej siekiery, czyli takie trochę bandyckie działania, co w dyskusji publicznej przeciwstawianie zdania autorytetu naukowego, ściśle naukowego w tej kwestii, zdaniu jakichś entuzjastów, tak? Ludzi, którzy mieli maturę, ale bardzo kochali Puszczę i w swoim przekonaniu wiedzieli o niej więcej. No to może nawiążę do Encyklopedii Antykultury. To też jest jeden z elementów edukowania, szczególnie młodego pokolenia, które no, ma wysoki trend w uczestniczeniu w tych pseudoekologicznych organizacjach, tak? No i młodzi ludzie mają w sobie bardzo dużą energię dobra i chcą ją zakumulować gdzieś, ale są złe osoby, dorośli najczęściej, którzy to po prostu dla celów polityczno-ekonomicznych, a bardzo często niestety również militarnych wykorzystują i na przykład zapisują ich do takich organizacji, które po prostu blokują pewne krytyczne, strategiczne inwestycje w państwie. No i o to chodzi na pewno o przeciwnej stronie. No a szczególnie Kremlowi, bo Kreml bardzo hojnie wspiera tego typu organizacje, ale nie tylko. No, no właśnie, w pana książce pojawia się taki ciekawy wątek, że gaz rosyjski jest z jakichś powodów mniej trujący i mniej zabójczy dla planety. No cóż, no dla mnie ciekawostką jest, bo to, co się obecnie dzieje, bo widzimy ten sabotaż związany z Nord Streamem, a już tutaj niedawno, no w granicach mniej więcej 2 tygodni, niemieckie firmy ubezpieczeniowe już się gotują do tego, żeby tutaj wznowić pakiet tutaj usługi, żeby jednak ta inwestycja kiedyś wróciła. To jest też takie sygnalizowanie i takie opuszczanie oka do Federacji Rosyjskiej, co jest moim zdaniem barbarzyństwem, ponieważ ja z racji na wykonywaną swoją zawód też bym oddelegowany na Ukrainę robić materiał dotyczący krytycznej infrastruktury energetycznej, no i widziałem, jakie niesie za sobą konsekwencje brak prądu. No widziałem, jak ludzie w kolejkach po wodę stoją, czekają też po takie podstawowe produkty żywnościowe i naprawdę życie bez prądu to nie jest coś miłego, szczególnie w środku zimy. I co, jeżeli już jesteśmy w obszarze gazu, to nie sądzę, że... Myślę, że przyszła zima będzie problematyczna i Rosja zrobi wszystko, tym bardziej, że magazyny energii są bardzo często mocno uzależnione wciąż, pomimo wojny od Rosjan, że nie będą napełnione, krótko mówiąc. Omawia pan w swojej książce różne technologie, które są bardzo mocno w tej chwili lansowane, wręcz lobbowane, które miałyby być technologiami uzyskiwania energii alternatywnymi w stosunku do tych tradycyjnych, czyli elektrownie węglowe, brunatne, tak traktujemy to jako energetykę tradycyjną. I one są dość mocno lobbowane, mówi się właśnie o zero emisyjności, zero kosztów dodatkowych, ale jeśli nawet pobieżnie poczytamy trochę na temat energetyki wiatrowej, energii uzyskiwanej z biomasy, czy też wiele, wiele innych technologii, to sprawa jest o wiele bardziej złożona. Ja nie powiedziałbym, że to wszystko jest nieprawda, tak, co mówią entuzjaści tych źródeł energii, ale to jest o wiele bardziej złożone i powiedzenie o tych alternatywnych technologiach energetycznych jako zeroemisyjne i zerokosztowe jest nieprawdą. No ja się odniosę w ten sposób, tak jak już na początku programu. Ja nie jestem przeciwnikiem odnawialnych źródeł energii, ale trzeba je skalować, tak? Elektrownie, czyli te wiatrowe najpopularniejsze plus farmy fotowoltaika,
one są popularne, ale one są zależne od kaprysów pogody. Wiatru, słońca, śnieg spada na panele i też już jest problem. Kolejna kwestia, która jest kluczowa, magazynowanie energii. No, magazyny energii są bardzo drogie i też tutaj muszę powiedzieć, że nie chcę mówić, który z prezesów, ale bardzo ważnej spółki polskiej powiedział mi osobiście, że w Parlamencie Europejskim bardzo mocno chciał tutaj wywalczyć, żeby były jakieś dotacje do tych magazynów energii, skoro aż tak naciskacie na nie, tak? Na te wiatraki i te farmy wiatrowe. I dowiedział się za kulisą, że doskonale są to świadomi, ale Rosjanie swoimi bardzo dużymi wpływami wpływają na to, żeby lobbują, żeby tych właśnie dotacji nie było. I właśnie głównym takim trzonem tej książki Odnawialnych źródeł władzy jest to, że ja opisuję ten sojusz, ten właśnie pomiędzy Niemcami a Rosją, że Niemcy miały być takim hubem energetycznym, który miał tanie surowce z Niemiec rozprowadzać na całą Europę. Znaczy z Rosji. Z Rosji, dokładnie. I uzależniać od siebie no, państwa i być takim właśnie tutaj ten dominatorem. Takim. Jak pan wspomniał, ta koncepcja jeszcze nie umarła cały czas. No nie, uważam, że w tym momencie nie wypada. Z racji na to, co się dzieje. I myślę, żeby nie Stany Zjednoczone, o których też tutaj piszę właśnie, że energetyka no, jest czymś niezwykle ważnym, ale są też i inne pola walki wojny hybrydowej, ponieważ energetyka jest jednym z obszarów wojny hybrydowej. Na pewno nie można tego zaprzeczyć. I tutaj też napisałem w książce takie przykłady w rozdziale Niewidzialna wojna, jak chociażby Rosjanie z takimi specjalnymi jednostkami sabotującymi odcinają kable od internetu. No to sobie wyobraźmy, że kable, które na dnie oceanów płyną, nagle zostają odcięte. A praktycznie wszystko, z czego korzystamy, jest uzależnione od internetu. A 95% internetu jednak idzie po tym. Ale na szczęście istnieją już alternatywne środki przesyłu. Jest łączność satelitarna, jest łączność antenowa, czyli przecinanie kabli, i to w różnym obszarze, na pewno utrudnia przesył informacji, ale to nie jest tak, że można w tej chwili wyłączyć internet na amen. No w pewnym sensie bym polemizował, ponieważ to jest w dużej mierze jednak oparte naprawdę na tych kablach. A znikoma jest tutaj ta jeszcze kwestia, jeżeli chodzi o satelitarny internet. Elon Musk ostro wchodzi na rynek. No tak, ale to jest wciąż rozwojowe. Ale jeszcze chciałem powiedzieć o bardzo ważnej kwestii, która jest takim przykładem bardzo gorącym, o elektromobilności. To co właśnie w Tuchomi było, ten niedawny tutaj płonący samochód, no to myślę, że na logistyce polegniemy i myślę, że ogólnie źle prowadzona polityka klimatyczno-energetyczna doprowadzi wręcz do konfliktów. Dlaczego? Ponieważ my cywilizacyjnie cofamy się, że zaczynamy między sobą mieć spory o kwestie surowców. Ceny kobaltu, litu rosną, czyli z tego i będą rosły z tego, co są baterie do wszystkich, czy telefonów, czy samochodów, do wszystkich urządzeń elektronicznych po prostu, z których korzystamy, są one wykorzystywane, te surowce. I co teraz? Auto w Tuchomi wybuchło 21 godzin, żeby było płonąć. Na razie te auta stają się coraz popularniejsze. A jak gdy będzie ich przybywać, to co zrobimy? I czy było aż specjalny kontener z Gdańska przywieźć przez strażaków, w którym ten samochód był zanurzony. Operacja, tak już mówiłem, 21 godzin trwała, a takich kontenerów mamy 2 w Polsce. To co, jeżeli te auta będą coraz bardziej popularne, a nie zapowiada się, że mamy jakąś alternatywę no, poza producenci litem. Mówią, że to są tak zwane problemy wieku dziecięcego, że wraz z upowszechnianiem się technologii tych samozapłonów, tych pożarów. Rozumiem, tylko że nie ma alternatywy poza tą technologią właśnie litą. Natomiast ciekawe, wydaje mi się, to co pan powiedział, cofanie się do takiej walki o surowce, o zasoby, dlatego że to jest rzeczywiście odwrót od tych koncepcji, które stały u fundamentów Unii. Początkowo wspólnot europejskich, później Unii Europejskiej, czyli aby zapobiec wojnom, doprowadźmy do wolnego handlu, do wolnej wymiany właśnie surowcami, wtedy to był węgiel, atom,
No stal, tak, Europejska Wspólnota Węgla i Stali, na tym było oparta. I rzeczywiście na tym etapie kraje, które przystąpiły do tych wspólnot, później do EWG, jak to się przekształciło w EWG, rzeczywiście na tym zyskały. Wojen nie było, a rozwój gospodarczy i dobrobyt był duży. Natomiast teraz sugeruje pan, że będziemy świadkami procesu odwrotnego. Uważam, że tak i doprowadzi to do, myślę, dużych turbulencji, nawet do jakichś potężnych kryzysów. No myślę, że nie chcę tu być złym prorokiem, ale uważam, że czeka Unię Europejską potężny kryzys właśnie o te surowce. Czemu? Ponieważ rządzą w Unii Europejskiej ideolodzy zależni od lobbystów, a ideolodzy niekoniecznie są naukowcami i ich decyzje są bardzo często atechniczne. Nie, nie mówiąc o tym, że i wielu naukowców to są w końcu ludzie tacy sami jak my. Też od czasu do czasu muszą coś zjeść, coś wypić, zakąsić, zabawić się. Mówiąc tak już zupełnie w przyziemnych kategoriach, a to są kosztowne rzeczy. Jeszcze bym powiedział coś ciekawego. Bardzo mi się podoba takie analizy amerykańskich ekspertów, którzy twierdzą, że z racji na to, że Ameryka właśnie tutaj zaczęła tą wojnę o mikroprocesory, o te układy scalone, tak, no to w tym momencie Chiny, które w pewnym sensie przejęły, zmonopolizowały rynek i też akurat opisuję to w książce, odnawialnych źródeł energii, zaczynają szantażować Europę. I tu zaczyna być problem, tak? Ale też chcą w pewnym sensie Stany Zjednoczone szantażować w racji na te sankcje związane z tym wyścigiem o mikroprocesory. I myślę, że tu jest właśnie przyszłość. Energetyka oraz te układy scalone i mikroprocesory. I tu będzie się toczyła ta batalia, która w pewnym momencie może doprowadzić do poważnych konfliktów i kryzysów. Łącznie z kryzysami militarnymi? Myślę, że w pewnym... Z wojnami o surowce? Chciałbym się mylić. Chciałbym się mylić, ale... widziałem po prostu, co znaczy życie bez prądu, jak ludzie cywilizacyjnie się cofają. Wtedy najniższe instynkty mogą się w ludziach obudzić. To, co żeśmy tyle lat walczyli, edukowali. No i po to są te moje działania. To jest właśnie bezpieczeństwo energetyczne. Książka, o której żeśmy rozmawiali, której główne myśli zasygnalizowaliśmy tylko, odnawialne źródła władzy. Cóż, pozostaje tylko namawiać naszych widzów do sięgnięcia po tą lekturę, dlatego że wiedza fachowa to też jest swoisty oręż, swoista tarcza przed manipulacją, a tej manipulacji jest naprawdę dużo i środki przeznaczane na manipulację w tym właśnie obszarze są z naszego punktu widzenia właściwie nieograniczone. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Robert Zawadzki, autor książki Odnawialne źródła władzy, był moim Państwa gościem. Kłaniam się. Dziękuję panu redaktorowi i dziękuję szanownym widzom. A my czekamy na rozmowę z kolejnym gościem. Tym razem będzie to Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji.